Hej, 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 witam, 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 witam was wszystkich, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zrobimy sobie malutką przerwę od moich dotychczasowych projektów i sprawdzimy sobie nową produkcję od studia Obsidian Entertainment. Panów, którzy wypuścili, uraczyli nas ostatnio takimi tytułami jak chociażby Pillars of Eternity, świetną grą swoją drogą, naprawdę oldschoolowym RPG-iem. I w tym wypadku, chodzi mi oczywiście o grę Tyranny, gra przez nich tym razem wypuszczona również bazuje na tych samych zasadach co Pillarsy, dokładnie, czyli rzut izometryczny, dużo czytania, dużo cyferek, jeśli chodzi o postać, o rozwój postaci, tak więc prawdziwy old school, coś co uwielbiam. Zobaczymy jakim wyszło to po właśnie Pillarsach, czy są w stanie stworzyć równie świetną grę w nowym uniwersum. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Gra do mnie doszła no dopiero dzisiaj, zamawiałem ją w czwartek, był długi weekend, zamawiałem ją w czwartek wieczorem tak naprawdę, więc nim ona została, zamówienie zostało przyjęte, to wczoraj i dopiero dzisiaj do mnie ta gra dotarła. Tak więc nie będzie to pełnoprawny let's play, tylko let's play na luźno. Tak jak niektórzy wiedzą ze starszych widzów, czasami nagrywam takie jedno, dwuodcinkowe materiały z jakichś gier. Jeśli naprawdę się spodoba, przyjmie się, to wrócę do tego projektu i zrobimy z tego pełny let's play. No ale to zobaczymy. Bo najpierw muszę skończyć oczywiście Mass Effecta i Titanfalla. Dobra, 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 lecimy. Jeśli chodzi o opcje, to w tych grach nie mamy co się martwić o grafikę, bo one po prostu nie mają ustawień grafiki. Jedyne co to rozdzielczość, anti-aliasing, jeżeli już, i do boju. I tak, jak widzę, poziomy trudności nie różnią się od tego, co widzieliśmy w Pillarsach właśnie. Poza jednym, już to widzę. Mamy tryb ekspercki, czyli taki, no innymi słowy, tryb ekspercki wyłącza wszystkie podpowiedzi w grze. Nie będziemy dostawali podpowiedzi, jako że to moja pierwsze uruchomienie gry. Zostawimy to sobie, bo lubię za pierwszym razem czytać podpowiedzi, pomoce różne. Próba żelaza. Tryb, w którym gdy nasza postać zginie, to już nie możemy wczytać gry. Mamy jeden slot na save, ale możemy zapisywać tą grę do czasu, aż ta postać nie zginie. Jeśli zginie, to nawet ten zapis nie pomoże. Tak więc dla prawdziwych hardkorów, takich wyjadaczy, mamy poziomy trudności niski, średni, wysoki i ścieżkę potępionych. Nie ma tu jednego trybu. Tak jak mówiłem, różni się tylko i wyłącznie jedną rzeczą w przypadku do Pillarsów, czyli trybem fabularnym. Od niskiego poziomu trudności był jeszcze niższy tryb fabularny, w którym walki były niewyobrażalnie łatwe, a to dlatego, żebyśmy mogli zagłębić się w otaczający nasz świat, poznać jego historię, zagłębić się w fabułę, tak więc wczuć się. To było przyjemne całkiem, przyznam się, że chwilkę pograłem sobie na tym trybie i nie musząc się tak przejmować ciągle tą walką, tymi strategiami wszystkimi, prawda? Ma to swoje plusy, ale wiadomo, walka to walka, cieszy się równie dużym poparciem. My zostaniemy przy poziomie trudności średnim, czyli wymaga strategii i skuteczności, ale wybacza część błędów popełnianych podczas walki. Domyślnie podczas walki aktywne jest SI towarzyszy. Tak więc lecimy. For over 400 years, the armies of Kairos the Overlord have swept across the known world. All who stood against them fell before their might. Even the Archons, women and men of immense power, were forced to kneel, chained to the Overlord's will. Now Kairos's final conquest has come to our corner of the world, and two of the Overlord's armies compete for the honor of taking our lands. The elite disfavored, and the teeming horde of the Scarlet Chorus. The voices of Narat, Spymaster and Archon of Secrets,
guides the fierce and undisciplined masses of the Scarlet Chorus. With each battle, the Scarlet Chorus grows stronger as the defeated are given a simple choice. Serve or die. Grave and Ash, Archon of War and the Overlord's most loyal general, leads the disfavored. Though small in number, Kairos's ironclad legion has never met true defeat in open battle. Watching over the two generals is Tunon, the Adjudicator, Archon of Justice, eldest of Kairos's minions. Tunon brings Kairos's laws to newly conquered lands, aided by the Fatebinders, judges and executioners of the Overlord's laws. You were among the youngest of the court of Fatebinders when Kairos's armies came to our lands. How could we have known that the fate of thousands would rest in your hands? No, tak więc fabuła zapowiada się bardzo ciekawie. Z tego co wiem, my tu nie jesteśmy, żeby ratować świat też. W pewnym sensie, bo służymy temu tyranowi, który podbił praktycznie cały świat. Ale czy możemy być dobrzy, czy możemy być źli? Też prawdopodobnie będziemy mieli jakieś takie wybory. Dobra, tworzenie postaci, to co niedźwiadki lubią najbardziej w RPGach i rozwój ich. Kobieta bądź mężczyzna. Zagramy standardowo mężczyzną. Budowę ciała możemy wybrać. Nie no, nie będziemy jakimś wychudzonym matołem, ale też koksem jakimś, nie? Damy normalną, to wydaje mi się tak okej. No i białego. Może lekko opalonego. Rola. W północnym imperium twojej ojczyźni cieszą się równą ochroną prawa hegemona. Na południu Teresach jedynie mężczyźni mogą być właścicielami lub kapitanami statków, zaś właścicielami ziemskimi mogą być jedynie kobiety. Mężczyźni mogą być najemcami, ale własność posiadłości zawsze przechodzi na najstarszą córkę lub siostrę. No, to ciekawe, muszę przyznać. Większość synów podąża w ślady ojców, kiedy są nastolatkami. Ci, którzy nie mają zawodu lub rodzinnych włości, na których mogą pracować, mogą służyć jednemu z potężnych archontów hegemona. Przestępcy, wyrzutki i tym podobni często zostają zwerbowani do oddziałów archontów. Jeśli dziecko nie potrafi być kowalem własnego losu, to zapewne znajdzie swoje powołanie podczas bitwy. I co, to moja rola niby? Nie mogę jej zmienić. Twarz. Możemy wybrać twarz. No widzę, że rozwój postaci w stosunku do Pilarsów został nieco rozbudowany. To weźmiemy. Włosy. Mi się nawet podobały, powiem wam szczerze, tak nawet, chociaż te są takie normalne. Zostaniemy przy tych. Czarne. Białe. Siwe. Nie wiem, dlaczego zawsze lubiłem siwe. Białe. Śnieżne. Kolory włosów. Może mam to, pozostało mi to, bo lubię drowy. Z DDK. Co my tu mamy? Zarost. Mocny ten zarost. Nie ma jakichś mniejszych brudek. Chyba takich nie uświadczymy. No dobra, to będziemy bez. Mężczyzna szlachetny, cwany, agresywny. Aha, to jest głos. On the lookout. I'm in. Interesting. Flawless. Aha, kobieta. Mam tylko trzy głosy, czyli głosów jest mniej niż w Pilarsach. No dobra. You learn something every day. Niech i będzie. Zostaniemy przy szlachetnym.
Portret. Widzę, że nie dzieli się. Możemy sobie wziąć portret kobiety, gdy gramy nawet mężczyzną. Zawsze to uważałem za trochę bezsensowne. Nie ma nikogo, kto by przypominał naszą postać. Zastanawiam się jeszcze, kim będę grał w ogóle. Ale zostawię tego na razie. Nikt nie ma białych włosów. Dobra, weźmiemy czarne, żeby choć trochę pasowało do portretu. Co my tu mamy? Historia. Jak dołączyłeś do armii Kyrosa? Gladiator, łowca, uczeń gildii, potomek szlachty, dyplomata, mag wojenny, przestępca, żołnierz. Mag wojenny. Niewiele osób wykazuje... Dział cię tutaj siebie po służbę. Archon Sprawiedliwości uznał cię za zbyt cennego, by posyłać się w szeregi armii. Zamiast tego miałeś poświęcić się egzekwowaniu prawa. Choć musiałeś się sporo nauczyć, nikt nie ma wątpliwości, że czekała cię wielka kariera w roli egzekutora Tunoma. Uczeń gildii. Uczyłeś się pod okiem magów przez kilka lat, opanowując czytanie i pisanie szybciej od innych uczniów. Następnie poznałeś podstawy teorii mistycyzmu i czarostwa. Twoje studia nad magią zostały nagle przerwane, gdy głosy na Nerata, archont tajemnic, uznał gildię za przeżytek czasów pokoju, który należy rozwiązać w... Gdzie to jest? Rozwiązać w związku z nadchodzącą wojną, a magów przydzielić do wojska. Twoi koledzy przenieśli się do innej gildii, ale ciebie uznano za zbyt cennego, by posłać cię do wioski. Wojska. Zamiast tego twoje życie zostało oddane w ręce Tunona, Archona Sprawiedliwości. Okej, weźmiemy ucznia gildii, podoba mi się. Tak wiem, nie przeczytałem wszystkiego, ale trochę by to zajęło czytanie. A ja się skupiałem właśnie ku ścieżce maga, więc mieliśmy do wyboru maga wojennego lub mam ucznia gildii. Weźmiemy sobie właśnie ucznia gildii. Umiejętność główna. Wyszkolono cię w następującym stylu walki. Miecz i tarcza, ogromny miecz, zaklęcia. Atak bez broni, dwie bronie. A wiecie co? Może jednak nie będę grał magiem. Tylko może jednak zagram sobie nie żołnierzem, a łowcą. Przez lata żyłeś z dzikimi zwierzętami, wędrując z miejsca na miejsce przez góry. Skaczące żmije były jednak skazane na wymarcie. Każda kolejna zima pochłaniała coraz więcej zwierzców, a gdy kurczące się plemię osłabiło na tyle, że nie było w stanie bronić swojej ziemi i zmieniło się w zgraje padlinożerców, zjawili się żołnierze. Zgardzonych, ach te nazwy. Kiedy znaleźli ciebie, uznali, że należy wziąć cię żywcem. Wieść o dzikim dziecku północy dotarło w końcu do Archonta Sprawiedliwości, który nakazał, by cię zwolniono i doprowadzono do sądu. Zagramy łowcą. W dwie bronie. Dwie bronie, parowanie, atletyka, przebiegłość. Wybierz zdolność. Cięcie, nawałnica ciosów. Weźmiemy nawałnicę ciosów. Będzie prawdopodobnie dodatkowy atak. Trochę wygląd nam się zmienia. Dali nam topór i młot. No niech będzie. Otrzymałeś również szkolenie wy, czyli umiejętność dodatkowa. Kurczę, to jest bardzo ciekawe, muszę wam powiedzieć. A weźmy na chwilę ucznia gildii. Tak, zmienia nam się wygląd. Weźmy
ucznia gildii jednak, zostawmy. Wygląda trochę dziwnie, no ale okej. Okay. Zaklęcia zimna, uwielbiam zaklęcia zimna. Mamy tylko jedną zdolność do wyboru. I dodatkowe szkolenie w dwóch broniach otrzymałem. Mag, który może walczyć dwiema broniami, to może być ciekawe. Tym razem mam miecz i sztylet. Okej. Okay. Chorągiew. Barwy postaci. Nie wiem tylko do czego mi to potrzebne tak naprawdę. W trakcie gry się prawdopodobnie dowiemy. Ale które by pasowało? To jest całkiem spoko. Barwy postaci. Nie, w sumie mi się podoba. Czarno-czerwony to mój kolor, więc zostanie. No, w ten sposób. Imię. Cechy, o! Tylko 8, no to nie stworzymy zbyt silnej postaci, ale możemy odejmować z pozostałych. Moc, finezja, chyżość, żwawość, myślność, stanowczość. No to cechy są podobne bardzo do tych, które właśnie w Pillarsach mieliśmy. Te cechy zaznaczone są zalecane pod nasze umiejętności, pod nasze biegłości, czyli walkę dwoma broniami i magię. Celność, odbicie pancerza, chyżość, czas ochłonięcia zdolności i zaklęć. Też niezłe. Siła zaklęć, obrony, stanowczość, czas trwania przy padłości, obrony wytrzymałości, woli oraz... Okej, okay, damy w takim wypadku... No właśnie, co my możemy z tego zrobić? Nic. Naprawdę mało punktów, ja nie wiem co mo... Chyba, że będziemy zdobywali w trakcie... przygody... jakieś dodatkowe cechy, bo naprawdę to i wygląda strasznie. Tylko 8 punktów. Damy 2 w finezję w takim wypadku. Damy stanowczość jeszcze. Chociaż nie, nie stanowczość, chyżość. Niech tak będzie, ja cię kręcę. Mógłbym odjąć od życia, co prawda, no ale odejmować od czegokolwiek, no to tragedia jest, bo dostajemy minusowe modyfikatory, więc zostańmy tak na razie. To moje pierwsze uruchamianie gry, więc wszystkiego się dowiemy w trakcie. Umiejętności. Pozostałe punkty 20. Kontrola zimna. 30-30. Możemy sobie dać na 40 w takim wypadku. Chociaż nie widzę, żeby nam jakoś specjalnie się podwyższały statystyki związane z tym. Ale damy na 40 w takim wypadku. Dwie bronie podwyższymy do 30. Magiczne laski, atletyka, uniki. Wiedza. Wiedzę do 40. Uniki do 30 i jeszcze jeden. Do kontroli zimna. Niech będzie. Umiejętności wspierające obejście z bronią.
Okej, okay, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Aha, podbój, czyli pozwoli wybrać nam poczynania mojej naszej postaci w czasie, gdy Kyros podbijał terasy. W ten sposób będziesz mieć pełną kontrolę nad początkowym stanem gry i relacjami różnych frakcji na twoją postać. No oczywiście, że tak. All the world has fallen to Kyros. And now the Overlord's eye is on the Tears, our home. The last corner of the world free of Kyros's reign. Two armies. The Disfavored and the Scarlet Chorus march south from the Northern Empire, the last realm to fall to Kyros a century prior. In the early days of 428, Kyros's armies arrive at the Gates of Judgment, the mountainous border that we Tearsmen so long believed unassailable. Unable to agree on a unified plan of defense, the various leaders of the Tears sit and wait for each other to deal with the conquerors. Until it's too late. Podbój. W trakcie podboju zdecydujesz, jak twoja postać będzie postępować podczas inwazji hegemona na Tears, bo tak się wymawia chyba Tears, z tego co słyszałem, wpływając na kształt świata, który będziesz przemierzać w grze. Każdy wybór ma wpływ na twoją postać i na to, jak odnosić się będą do ciebie najważniejsze frakcje w Tearsach. Twoje decyzje mają wielkie znaczenie, dlatego wybieraj mądrze. Dokładnie. Twórcy, bo czytałem troszkę sobie, ta gra nie jest tak długa jak inne RPG, w które do tej pory mogliście grać. Twórcy zaznaczali to, że ten RPG nie jest aż tak długi. On jest nie jest tak długi w porównaniu do innych gier RPG, ale to dlatego, że chcieli, aby podejmowane przez nas decyzje tutaj miały naprawdę, naprawdę duże znaczenie. Tego jestem najbardziej ciekaw. Pierwszy rok podboju. Miasto Niechciane. Niechciane miasto leżało na granicy między Imperium Hegemona a Tearsami. Zbudowane wokół naturalnego portu na skrzyżowaniu szlaków między krainami było tętniącym życiem ośrodkiem handlu. Dla Tears stanowiło symbol największego bogactwa. Dla mieszkańców północy było jednak jedynie drugorzędną faktorią handlową. Symboliczny status Niechcianego miasta jako bramy na kontynent uczynił z niego naturalny cel podboju hegemona. Była to dla ciebie doskonała okazja, by wykazać swoją wartość w szeregach armii hegemona. Zdobycie miasta stanowiłoby wyraźny sygnał dla pozostałej części Tears. Nikt nie przeciwstawi się woli hegemona. Tak jak widzicie, my robimy dla tych złych! Okej. Infiltracja Tears, bramy osądu. Wybierz jeden z symboli, tak? Obie armie posłały zwiadowców, by poczynili przygotowania do wojny. Wojska Hegemona rozpoczynają kampanię od przekroczenia gór i założenia. Weźmiemy może infiltrację Tears. Chociaż. Dobra, bramy osądu. Wojska Hegemona oblegały bramę osądu, oznajmiając rozpoczęcie podboju Tears. Obie armie wzniosły do bitwy charakterystyczny dla siebie porządek i chaos. Wyruszyłeś do bitwy wraz z armią, która najlepiej odpowiadała twoim zdolnościom. Dołącz do bojów wzgardzonych bądź szkarłatnego chóru. Przy wzgardzonych zostaniemy, tak jak mówiłem. Zajmując miejsce w murze tarcz, tworzonym przez żelazną elitę wojsk hegemona, uderzyłeś na armię najemników wynajętych przez szlachtę Niechcianego miasta. Legion
zamierzał dobitnie pokazać Tirsom, że odpowiednie urodzenie, dyscyplina i wykolenie dają przewagę na polu bitwy. Niechciane miasto zbyt późno zorientowało się, że militarnej siły nie można kupić, trzeba ją sobie zbudować. Armia najemników szybko uległa doskonałej taktyce i formacji wzgardzonych. Tych nielicznych, którzy uszli z bitwy z życiem, szybko schwytano. Słabych stracono, a z silnych uczyniono niewolników, którzy mieli ciągnąć tabory podczas marszu na południe. Czyli tutaj te wybory muszą mieć znaczenie dla nas. Dalej, co my tu mamy? Nakarmienie głodnych. Osąd przeciwnika. Zdecydować o losie żołnierzy, wroga, wziętych do niewoli. Znalazłeś sposób na zaopatrzenie armii hegemona w żywność na terenie wroga. To weźmiemy. Przekraczając nawet najbardziej optymistyczne założenia wzgardzonych i szkarłatnego chóru, szybko przełamali lokalne linie obrony. Wojsko radziło sobie tak dobrze, że wkrótce wysforowało się daleko przed karawany i zaopatrzeniem. Pierwszy raz spotykam się z takim określeniem. Żołnierzy było pod dostatkiem, czego nie można było powiedzieć o żywności. Miałeś czas na opracowanie tylko jednego planu zaopatrzenia armii. Skonfiskuj karawany kupieckie. Splądruj pola uprawne. Skonfiskuj. Upoważniłeś żołnierzy wzgardzonych do konfiskaty żywności i zapasów z karawan kupieckich. Teresy przez całe stulecie napychały sobie żołądki, nie mając nad sobą kodeksu hegemona. Po splądrowaniu wozów, karawan i zdobyciu pokaźnych zapasów żywności, wzgardzeni odkryli w jednym z wozów skrytkę za obluzowaną deską. Skonfiskowali eliksiry i mikstury przeznaczone dla agentów wroga w niechcianym mieście. Napełnili swoje spiżarnie zapasami na cały kolejny rok i odcięli obrońców niechcianego miasta od eliksirów, których tamci rozpaczliwie potrzebowali w obliczu zbliżającego się oblężenia. Zajęcie miasta niechcianego. Wojska hegemona stanęły pod murami niechcianego miasta, pierwszego z bastionów Tears do zdobycia. Obie armie przebierały nogami do szturmu na opasane murami miasto. Szkarłatny chór dyszał żądzą mordu i łupów, podczas gdy wzgardzeni uformowali niepokonany mur tarczy. Dzięki twoim zdolnościom droga do miasta stała otworem, ale do ostatecznego zwycięstwa potrzebny był jeszcze jeden krok. Obie armie miały swoje plany na zdobycie niechcianego miasta. Który plan poparłeś? Dołączyłeś do forpoczty wzgardzonych, która uderzyła bezpośrednio na bramy miasta. Żadna fortyfikacja nie była w stanie powstrzymać oporu żelaznego legionu. Dołączyłeś do szkarłatnego chóru, który podłożył ogień pod miasto i zablokował bramy. Obrońcy mieli do wyboru poddać się lub spłonąć żywcem. Poprowadziłeś oddział złożony ze zwiadowców wzgardzonych i szkarłatnego chóru, który wdarł się na mury miasta, by uszkodzić urządzenia obronne. O, to jest dobre, takie powiedzmy neutralne troszkę, ale okej. Choć niełatwo było nakłonić obie armie do współpracy, wspólne pragnienie osłabienia obrony miasta sprawiło, że zwiadowcy potrafili działać jak jeden oddział. Gdy twoi żołnierze wspierali się na mury, odpowiednie połączenie taktyki i okrucieństwa skutecznie osłabiło straże, które szybko straciły kontrolę nad murami i musiały się poddać. Przy braku łuczników i machin oblężniczych, niechciane miasto szybko padło łupem wielokrotnie silniejszych armii hegemona. Ach, sporo tego, powiem wam. Miasto niechciane. W niechcianym mieście zapanowała stabilizacja. Sztandary hegemona zawisły na wszystkich wieżach.
Twoje imię powtarzano szeptem i przepowiadano ci wielką karierę. Armie rozdzieliły się, tworząc dwa odrębne fronty i ruszyły na południe. Tunon nakazał ci dołączyć do podboju jako sędzia i nadzorca miejscowości o nazwie Rozstaje Letieny. Bądź jako doradca wojsk atakujących krainę Wierzchołka. Możemy nawet sprawdzić dokładnie, co to jest za miasto, przeczytać dokładnie. Ja już tego wszystkiego nie chcę czytać, naprawdę. Sędzia i nadzorca. Rozstaje Letieny. Dobra. Sporo tego, nie myślałem, ale chciałem zrobić z tego jeden odcinek takiego let's playa na luźno, ale no w takim wypadku najwyżej zrobimy sobie ze dwa albo trzy. Pierwszy odcinek będzie się skupiał na tym. Rozstaje Letieny. Przed lat Letiena odważna zbudowała niewielką osadę handlową na skrzyżowaniu starożytnych starych murów. Dzięki porozumieniu zawartemu między mieszkańcami a kompanią najemników, karawany mogły podróżować, nie obawiając się ataku bandytów ani zmor, a miasteczko cieszyło się spokojem i rozkwitem. Rozstaje Letieny przyciągnęły uwagę hegemona ze względu na złoża żelaza w okolicznych wzgórzach. Gdy ziemie te znalazły się pod władzą hegemona, kowale magowie z północy pobudowali w rozstajach swoje warsztaty, w których przekuwali rudę i wytwarzali najlepszą broń w znanym świecie dla wzgardzonych. Archont tajemnic pozbył się najemników dzięki swojej łapówce, zdobywając rozstaje Letieny bez przelewania choćby kropli krwi. Tunon posłał cię wraz z wojskiem, abyś zaprowadził porządek na tych ziemiach. Żelazo musi płynąć. Udało ci się znaleźć sprytny sposób na zwiększenie produkcji żelaznego uzbrojenia i pancerzy. Kult Siriny. Moc Archonta Pieśni. Nie wiem, dlaczego ktoś napisał Archont. Jak oni to tłumaczyli? Moc Archonta Pieśni powinno być. Tak mi się wydaje, zawładnęła umysłem żołnierza wzgardzonych. To weźmiemy. Jestem ciekaw tego. Sirina, Archont Pieśni, wykorzystała swój magiczny urok do przekonania miejscowych, by dołączyli do armii hegemona. Dzięki jej wysiłkom szeregi Szkarłatnego Chóru zasiliły dziesiątki nowych rekrutów. Gdy do kultu patronki chóru dołączył zauroczony żołnierz wzgardzonych, jego towarzysze nabrali obaw, że Archont wyrwała się spod kontroli i należy ją powstrzymać. Zgardzeni domagali się, by Archont Pieśni zaprzestała pozyskiwania nowych wyznawców, a jej kult został brutalnie zdławiony. Utrata żołnierzy poważnie uszczupliła siły Szkarłatnego Chóru. A to? Kowale magowie hegemona bez wytchnienia kuli nową broń. Nikt nie zarzucał im braku zaangażowania, ale produkcja szła zbyt wolno. Ujawnione plany podzieliły wzgardzonych i Szkarłatny Chór. Z jednej strony wszystkie wolne ręce były bardzo potrzebne na polu bitwy, a nie na kuźniach. Z drugiej doskonałe uzbrojenie armii hegemona musiało być pilnie strzeżone. Udało ci się pozyskać miejscowe plemię zwierzców. Ich siła w pełni rekompensowała ich niezdyscyplinowanie. Wzgardzeni protestowali przeciwko dopuszczeniu dzikusów do żelaza, ale ich głos został przez... Aha. Szkarłatny Chór siłą wcielił do służby uchodźców po ostatnich bitwach. Przeniosłeś tych ludzi do kuźni, by ciągnęli wózki z żelazem dla kowali magów. To stanowiło problem dla Szkarłatnego Chóru, który
Twoją skuteczność na polu bitwy opiera na przytłaczającej przewadze liczebnej. Okej, okay, weźmiemy to jednak. Liczba mieszkańców rozstajów Letieny wzrosła za sprawą uchodźców z terenów spustoszonych przez nadciągające wojska hegemona. Szkarłatny chór wprawdzie nie zamierzał oddać uchodźców bez walki, ale produkcja nowego uzbrojenia nie mogła czekać. Nowi rekruci zostali przydzieleni do wywożenia rudy żelaza ze zdradliwych szybów górniczych, co bardziej przystoi niewolnikom niż rzemieślnikom hegemona. Choć nowa broń zwiększyła możliwości ofensywne wzgardzonych, ucierpiały szeregi szkarłatnego chóru, który stracił szansę na świeżą krew. Trudno. Co my mamy teraz? Wybór pancerza. Należności strażników. Do spięcia doszło, gdy zgardzeni szkarłatny chór starali się z najemnikami, którzy pilnowali kuźni. Starli się. Gdy produkcja w kuźniach przyspieszyła, obie armie zaczęły domagać się uprzywilejowanego traktowania. Ponieważ wspomogłeś produkcję broni, oficerowie obu armii zaczęli zabiegać o dodatkowe dostawy dla swoich żołnierzy. Proponowali ci najprzeróżniejsze łapówki, byle tylko znaleźć się na pierwszym miejscu w kolejce do przymiarek u mistrzów kuźni. W jaki sposób zaspokoiłeś głód żelaza? Zdecydowałeś się przekazać żelazo wzgardzonym, by pozostawić najlepszy oręż w rękach wojsk elity. Szkarłatny chór uznał to za widoczny przejaw faworyzowania przez ciebie żelaznego legionu. A pośrednie, nie wprowadziłeś żadnych zmian w uporządkowanym systemie dystrybucji żelaza. Co więcej, ukarałeś tych, którzy próbowali przekupić cię dwukrotnie. Może być. Nie chcę jakoś faworyzować kogoś specjalnie. Nie pozostawiłeś komendantom obu armii żadnych wątpliwości co do tego, że korupcja we wojsku hegemona nie będzie tolerowana. To jednak nie powstrzymało żadnego z nich przed dalszymi próbami zdobycia twojej przychylności za pomocą obietnic bogactwa i awansów. W końcu stwierdziłeś, że miarka się przebrała i nakazałeś wychłostać obu komendantów na oczach ich podwładnych. Ból i upokorzenie przemówią do nich wyraźniej niż głos rozsądku. Kto kontrolował rozstaje? Katastrofa nastąpiła, gdy najemnik opłacony przez głosy na rata... Aha, oficjalne stanowisko. Dobra, czyli wiem już. Zranił rzemieślnika. Zespolonych. Trwale uniemożliwiając mu pracę. Tunon nakazał najemnikom oddanie miasteczka w ręce bardziej odpowiednich sług hegemona. Po wymarszu na front w miasteczku miał pozostać tylko niewielki garnizon. W miarę ich jak narastała wrogość między wzgardzonymi a szkarłatnym chórem, Tunon zdecydował, że władzę nad rozstajami obejmą przedstawiciele tylko jednej armii. Oczywiście wzgardzonych. Oddałeś rozstaje Letieny pod wzgardzonych. Wzgardzeni umieścili swój garnizon w rozstajach Letieny. Jego liczebność była wprawdzie większa niż wynikałoby to z potrzeb utrzymania porządku w tak niedużej miejscowości, ale wkrótce dokazało się, że prawdziwym zadaniem tych żołnierzy była ochrona zespolonych. Magowie rzemieślnicy byli bowiem odpowiedzialni za zaopatrzenie wojsk wzgardzonych w żelazo. Mieszkańcy rozstaje Letieny poczuli ulgę, gdy wojska szkarłatnego chóru odeszły. Rządy wzgardzonych były dla nich mniejszym złem. Otrzymałeś wiadomość od grobowego Asha z podziękowaniem za decyzję. Zespolonych i ich rzemiosła nie można było powierzyć w ręce głosów Narata. Ła, dużo tego. Naprawdę już męczy mnie to czytanie, powiem szczerze. Rozstaje Letieny. Wypędzając najemników i ustanawiając nowe władze w rozstajach Letieny, żołnierze hegemona zaprowadziły porządek w mieście i zagwarantowali przepływ towarów i zasobów. W ramach dywersji front armii pomaszerował w głąb Tirs. Twoje zdolności były
potrzebne w krainie Lazuru, Krzepie oraz w Cytadeli Pergaminu, czyli trzy lokacje do wyboru. Lazur, Krzepa... Lazur. Hegemon posłał Archona Kamienia, by zdławił opór w Lazurze. Krzepa. Dzięki łatwemu do obrony położeniu i wielowiekowym tradycjom wojskowym, Krzepa była najgroźniejszą i najpotężniejszą z krain Tears. Chciwy podboju wzrok Hegemona pada na Cytadelę Pergaminu, kryjąc skarby, wiedzę i tajemnice. O jest. Chcę Cytadelę Pergaminu. Już powoli kończymy. Cytadela Pergamina była ogromną książnicą i archiwum. Jej mieszkańcy tworzyli szkołę inkaustu i pióra. Krąg magów, który przed wiekami własnymi rękami wzniósł swoją górską siedzibę na terenach zapomnianych przez większe krainy. Legenda mówi, że w Cytadeli znajdował się skarbiec magicznej wiedzy. Szpiedzy Hegemona przenikli do szkoły i potwierdzili istnienie skarbca. Do wielkiej książnicy posłano oddział żołnierzy, który miał zmusić uczonych do poddania się woli Hegemona. Hierarchia dowodzenia. Krwawa rzeź zamiast pokojowej kapitulacji. Pieśń Ciriny uwiodła magów. To weźmiemy. Ciryna, Archon Pieśni, wykorzystała swoją moc, by uwieść magów przeciwnika, którzy zapuścili się poza mury Cytadeli. Wojska Hegemona schwytały magów, ale wzgardzeni zabrali się do ścinania ich, nim zdążyli podzielić się potencjalnie niebezpieczną wiedzą, co według kodeksu Hegemona było przestępstwem ze szkarłatnym chórem. Uspokoiłeś wzgardzonych, proponując kompromis. Usta magów miały zostać zamknięte żelaznymi klamrami, uniemożliwiając im dzielenie się zakazaną wiedzą. O, wybaczcie, zapomniałem już nawet czytać na głos. Ukraść wzgardzonych ze ścięcie pojmanych magów, którzy z prawa należeli się szkarłatnemu chórowi. W ramach rekompensaty nakazałeś, aby kilku żołnierzy wzgardzonych oddano na służbę Archont Pieśni jako jej osobistą ochronę. Okej, weźmiemy to. Nie chcę, żeby zabijali mi ich. Mądrość magów i wiedza zgromadzona w Cytadeli Pergaminu była zbyt ważne, by tak łatwo z nich zrezygnować. Wzgardzeni opierali się przed służbą u Archont, ale twój werdykt nie pozostawił im żadnego wyboru. Archont Ciryna była zachwycona nowymi zabawkami i błyskawicznie roztoczyła swój czar nad nowymi ochroniarzami. Zauważyłeś ich w obozie kilka dni później, podążających za swoją panią z bezgranicznym oddaniem w oczach. Agenci pana szpiegów. Pojmanie magów wroga wzbudziło falę podejrzeń. Ciryna ułożyła pieśń o sile i sprowokowała rzeź. Grupa magów wroga poddała się wzgardzonym, twierdząc, że są szpiegami pracującymi dla głosów na rata. Nikt w armii nie był w stanie potwierdzić ich słów. Zgardzeni szykowali się do brutalnego przesłuchania magów, ale szkarłatny chór zaprotestował i zażądał wydania jeńców. Choć nie chciał ryzykować, że sekrety głosów Narata dostaną się w niepowołane ręce. Choć wiedziałeś, że wywoła
to wściekłość Karłatnego Chóru, pojmani magowie należeli do wzgardzonych. Pozostawiłeś ich w rękach Żelaznego Legionu i zająłeś się sprawdzaniem prawdziwości ich słów. Starannie przeanalizowałeś skonfiskowane magom dokumenty. Nie znalazłeś żadnych rozkazów ani wiadomości od głosów Narata lub kogokolwiek innego. Postanowiłeś przesłuchać magów osobiście. Gdy doszedłeś do lochów, w których ich przetrzymywano, zostałeś tylko zmasakrowany ciała. Wkrótce nastąpiły dyskusje i wzajemne oskarżenia. Nie znaleziono jednak jakichkolwiek dowodów na czyjąś winę, dlatego byłeś zmuszony zapomnieć o tej sprawie. Edykt ognia. Zapasy żywności kurczyły się, spadało też morale. Oblegając Tadele, żołnierze uświadomili sobie, że przeciwnik dorównuje im bezwzględnością i okrucieństwem. Tunon przesłał wiadomość, że cierpliwość hegemona się wyczerpała i na wroga rzucony zostanie edykt ognia. Najpotężniejsze przejawy magii hegemona są edykty. Przykazania rzucane na cały region, mogące kontrolować i zniszczyć zarówno ludzi, jak i cały obszar. Po rzuceniu edyktu może zesłać z nieba ogień, zniszczyć uprawy, zdemoralizować miasta, zaprowadzić nieskończoną noc i zrobić wszystko. Czyli to są takie Uber zaklęcia. Pergamin dotarł do ciebie w eleganckim futerale z grawerowanego żelaza. Zapisano na nim inkantację zaklęcia dostatecznie potężnego, by zniszczyć cytadelę pergaminu. Wybór momentu ogłoszenia edyktu pozostawiono tobie. Odczytanie go o wschodzie słońca nie byłoby twoim wrogom ani nie dałoby twoim wrogom ani chwili na przygotowanie się na nadciągające spustoszenie. Mogłeś również zaczekać do zachodu słońca, dając im dość czasu na ucieczkę lub kapitulację. O Jezu, już mi się w oczach zaczyna dwoić od tego czytania i czytania z monitora. Postanowiłeś nie okazywać przeciwnikowi żadnej litości i ogłosiłeś edykt ognia. Po pierwszym brzasku całkowicie zaskakując wroga, choć chór twierdził, że ogłoszenie edyktu skazało ich szpiegów na pewną śmierć, wzgardzeni przyjęli twoją decyzję z uznaniem. Czyli wzgardzeni są tacy bardziej bezwzględni, z tego co widzę. Odczytałeś inkantację edyktu, gdy słońce wstawało nad cytadelą. Rzucając drugi cień, byłeś ostatnim człowiekiem, który widział te krynicę wiedzy, nim pochłonęło ją ogniste piekło. Ziemia zadrżała, a fundamenty cytadeli rozjarzyły się czerwono-pomarańczowym światłem. Strumień lawy wytrysnął spod księżnicy, wylewając się przez okna oraz szpary w murach i rozlewając się niszczycielską rzeką po całej okolicy. Mędrców wzbudził dym i ogień. Dla większości z nich było już za późno na ratunek. Z płonących ruin umknęła zaledwie garstka magów. Niech się dzieje wola hegemona. Edykt ognia. Armie hegemona w milczeniu opuściły płonące zgliszcza cytadeli pergaminu. Od tamtego dnia w Tirsach zaczęło nazywać ją płonącą księżnicą. Spalenie cytadeli było Spalenie cytadeli było niepowetowaną stratą zasobów wiedzy, kultury i życia. Jednocześnie było jednak wyraźnym sygnałem, że hegemon nie zamierza tolerować oporu. Nie dane było ci jednak odpocząć, ponieważ Tunon wkrótce miał dla ciebie kolejne zadanie. Opuściłeś góry jednak jako jeden z ostatnich, wyruszając w drogę, dostrzegłeś płomyki ognisk w górach. Było ich zaledwie kilka, słabo widocznych, w łunie płonącej cytadeli. Zapewne niedobitki obrońców rozbiły obóz lub szabrownicy podążający za wojskami hegemona. Odważyli się spenetrować ruiny. Podbój zakończony. Koniec.
Zakończono podbój Krossa. Czy chcesz kontynuować, czy wymazać postępy? Kontynuuj. The year is 431, and Kairos' invasion has shattered all major opposition in the Tiers. The Younger Realms, the Bastard Tier, the Free Cities. All who defied Kairos lay broken by battle, or bowed in surrender. The two armies of the Overlord, the Disfavored and the Scarlet Chorus, now control our lands. But our will is not yet extinguished. Not entirely. In the Valley of Vendrian's Well, those of us unwilling to bow to Kairos have banded together in defiance. Violating an oath of surrender from 2 years prior, we have staged a bloody uprising, murdering the Disfavored and Scarlet Chorus garrison in a midnight assault. With their main forces spread across the Tiers, the Disfavored and Scarlet Chorus redeploy to Vendrian's Well to crush the resistance, but months pass with no definitive battle. As disagreement and discord paralyze the Archons, we bide our time and wait for our message of insurrection to spread across the Tiers. The Overlord is not amused, and Kairos has one message for the Archons. Crush the Oathbreakers, or die. Kairos backs this threat with an edict, a magical commandment that can slay all in the valley should the order be ignored. The honor of proclaiming this edict fell to you. Sent across the mountains to Vendrian's Well, you carry the Overlord's edict to read before the Archons. As you finally make your way through the winding mountain passes into the valley, the ground trembles, and Kairos's magic seals the way behind you. You are trapped in Vendrian's Well, with Kairos's armies and the Oathbreakers. The only way to survive is to fulfill the terms of the Overlord's edict, in any way that you can. No i w końcu przechodzimy do właściwej gry. Kto tu na nas czeka? Aurora. Jeśli to twoja pierwsza wizyta w świecie, no... Okej. Okay. No jak widzimy, HUD jest całkiem, no powiedzmy, przejrzysty. Edykt Hegemona. Okej. Okay. Obrona, potęga, przywództwo. Zwinność, zasięg, magia. Czyli trzy ścieżki, tak jakby. Dziennik. Informacja o reputacji. Sigil do tworzenia zaklęć. O, będziemy mogli tworzyć własne zaklęcia. No, ale zimny uścisk mamy już. Później się z tym zaznajomię. Rozmowy, no to rozmowy to wiadomo. No tak, mogą wystąpić dodatkowe opcje dialogowe w zależności od naszych statystyk, wysokości naszych statystyk, jak i wyborów podjętych podczas podboju.
czyli tutaj informacje o stosunkach frakcji, przychylność. No to nazwy ważnych miejsc postaci są zaznaczone innym kolorem, wiadomo. Dowódca nie chciał powiedzieć, z jakiego powodu miał pojawić się tu zarządca rozstaju Flutieny, ale jako, że nie mamy tu żadnych kuźni, domyślam się, że przybywasz, by przemówić do rozsądku głosom Narata. Powstrzymuje się odchrząkując z uśmiechem. Chciałem powiedzieć, by wziąć udział w mediacjach nad planem zmiażdżenia wiarołomców. Zmierz ją wzrokiem w milczeniu. Wiedza. Słyszysz ten szum w powietrzu, widzisz ten blask wokół skał. Lawinę wywołała magia Kyrosa. To hegemon zamknął nas w dolinie. Przybywam z edyktem Kyrosa. Nasi żołnierze wykonają zadanie lub zginą. Przebiegłość. Skoro twoją pierwszą reakcją jest zrzucanie winy na szkarłatny chór, nic dziwnego, że Kyros wydał edykt, by przywrócić ład. Faktycznie panuje niezgoda, masz rację. Postępując w taki sposób, nie dajemy hegemonowi innego wyboru. Cóż, przybyłeś daleką drogę, nie będę cię dłużej zatrzymywać. Archonci zapewne będą chcieli cię wysłuchać na... Słyszałeś? Kolejni gońcy. Trzeci raz w tym tygodniu. Wiarołomcy usiłują wysłać posłańców za góry, by wezwać pomoc spoza doliny. Wskazuje ręką zawaloną ścieżkę, którą przebyłeś. Ale teraz już na to nieco za późno. Chodźmy i pokażmy im, jak wygląda porządna walka. Dobra. Czyli co? Walniemy go czarem. Nie mamy nikogo innego w drużynie. For the Queen! I got it. Co my tu mamy? Skrywające cienie. To jest raczej obronny czar. Nawałnica ciosów. Pchnięcie. O, zmieńmy na dwie bronie. Jezu, po jeden HP mu zabieramy. On it. No, zatłuczcie go w końcu. O. Co ty miałeś przy sobie? Osełka i mikstura ochrony. No dobra, moi mili, ale w tym miejscu z wami się pożegnam. Będzie jeszcze jeden odcinek w takim wypadku, bo myślałem, że szybciej rozpoczniemy właściwą grę, a tu się okazało jeszcze coś takiego, że musimy przebyć.
podbój, dobra. Tak więc przygotujcie się na jeszcze jeden odcinek, który okaże się w tym tygodniu. I zobaczymy sam gameplay, chociaż jak na razie widzę, jest dosyć wolny. Wypadło mi odpowiednie słowo z głowy, aby określić. No cóż, mam nadzieję, że na razie wam się podoba. Dużo czytania, tak jak mówiłem, to co lubię, za co uwielbiam te gry. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Na razie.